Oblicz promień tarczy, jeśli szybkość liniowa na obwodzie wynosi 6 metrów na sekundę, a punkt znajdujący się o 10 cm bliżej przemieszcza się z szybkością liniową równą 5,8 metra na sekundę. W tym zadaniu mamy obliczyć promień. Zawsze warto zrobić sobie rysunek, bo potem dobrze widać wiele zależności. Nie znamy promienia tarczy, czyli tego R1. Wiemy, że tarcza na obwodzie obraca się z szybkością liniową V1 równa się 6 metrów na sekundę. 10 cm bliżej, czyli o tę odległość L, tarcza obraca się z szybkością liniową V2 równą 5,8 metra na sekundę. A więc ten punkt obraca się dookoła tego punktu o promieniu R2. Skoro znam szybkość liniową, to zapewne przyda nam się wzór na szybkość liniową. Jedynka w indeksie dolnym tyczy się punktu na obrzeżu koła. Natomiast dwójka w indeksie dolnym tyczy się punktu o 10 cm bliżej środka. I teraz bardzo ważny moment. Zobacz, jak wziąłbyś i obróciłbyś tą tarczę o 90 stopni, to oba punkty wówczas znalazłyby się w tych miejscach. Tak więc w tym samym czasie oba punkty obróciłyby się o kąt 90 stopni. Szybkość kątowa to inaczej kąt podzielony przez czas. Wniosek z tego taki, że na tarczy szybkość kątowa jest taka sama do każdego punktu, bo w tym samym czasie każdy punkt obraca się o dokładnie taki sam kąt. A więc oba punkty muszą mieć dokładnie taką samą szybkość kątową, stąd tutaj jest ten znak równości. To jest bardzo ważne spostrzeżenie w tym zadaniu.